Dobra, poprzednio spadliśmy dosyć okrutnie. Się stąd w cholerę. No nie mów. Dosyć okrutnie spadliśmy z mapy. Strasznie mi się podobają te wasze cholerne pojemniki. Nigdy wam się nie nudzi wsadzanie ich w różne rzeczy. O, zobaczcie, tu jest zapis gry. To tradycja. Tak, chyba powinniście przemyśleć te swoje tradycje. Czyli daleko nie byliśmy, nie? O! Moim zdaniem zakład jest strasznie dołujący. To się nazywa pasztet. A co? Jest tu gdzieś coś weselszego? Oczywiście, że tak, przystojniaku. Ciekawe, czy idzie to wytworzyć, nie? Ej, ale do obrażenia? Zobaczcie. My mamy... Naprawdę masz nasrane. A czekaj, bo my mamy to. Skarbie, to ci z pędami wyrażę. O, tą gwiazdeczkę bym chciał. Nasrane w wełbie. Nie ja. Czyli nie. Szkoda, że tutaj nie idzie tu sprawdzić. Za mało ludzi? Nigdy nie jest ich dość. Tak się nudzę. Jesteś powiewem świeżego powietrza. Słuchajcie, bo byśmy sobie tamten zrobili. Chodź we mnie. Mocno. A, gdzieś tutaj było postać, życie. Ja tak. Pierdolę. No, ona jest chora, nie? Ale... Psychiczna jest to... No, ale... Dobra, to jego jeszcze nie można zrobić. Odwrożenie jakieś coś, dobra, okej, okay, ale... zrobimy sobie... Bo, kurde, mi się podoba to i... A demontaż? A jakbyśmy... to zdemontowali, to... Czekajcie, jak to się demontuje... Zapasy. A co, że ruch? A demontaż. O, widzicie, i byśmy tu sobie zrobili demontaż. Teraz nie widziałem, co żeśmy... Wystarczające. O, no to robimy oczywiście, przecież to jest o wiele lepszy, ten pasztet. Pasztet jest zarąbisty. Pasztet, a potem jak znajdziemy, to gwiazdeczkę zrobimy. Gwiazdeczkę, o, to też. Śnieżka. Ale myślę, że pasztet jest spoko. Tak, zobaczcie, nie, no to trzeba zrobić obowiązkowo. Może go ulepszymy, ale pasztet, słuchajcie. Piękny pasztet mamy do odebrania teraz. O, jaki to będzie miał zasięg. No świetny. A gdzie to ulepszymy to jakoś? Zobaczymy, czy mamy materiały do ulepszenia. Przydałoby się. Ale pasztet. Ulepsz, dobra. Pasztet, ulepszamy. Co tu by ostrze jakoś ulepszyć? No dobra. Nie idzie, dobra, czegoś brakuje jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Ale już mamy spoko. Zapisywanie danych. No i pięknie, teraz idziemy na całość. Tam już nie wchodzimy, bo tam spadniemy. Gdzie to było? To było gdzieś tu niedaleko, nie? Zaraz zobaczymy, jak się ten pasztet sprawdzi. Neuromet! Potrzebny neuromet! Dobra, ładnie idzie. Ładnie odcina łebki. Ładnie. Świetnie! No powiedziałbym, że wybornie. No chodź tu, gnoju. Po kolei, panowie, po kolei. Czy co, mocniejszy, czy co? Nie trafiałem. Ole ich dupce. Ale idą. Jest ich więcej. Dobra, panowie, skończyła się babci sranie.
To mi do dupy. Czasem będzie fajnie, nie? O, ten będzie lepszy. Kurde, zaraz mnie zabije. Lecz się, lecz się. Lecz się. No nie, no tu musiałem się już ratować. Co on jeszcze zrobił? On umarł i jeszcze coś chciał odwalić, ham jeden. Dobra, tutaj musimy iść. Blokada. Fajna plomba jak zwykle. Dobrze, że się nagrywa, słuchajcie, bo to jest... ja się boję, że po prostu czasem wejdzie coś takiego, że ja zacznę grać, będę grał, a potem się kapnę, że nie nagrywałem, nie? Tak samo może być z dźwiękiem, oczywiście. Tam w dół też było. Słyszę wszystko to, co wy, majorze. I co o tym sądzisz? O skwary! Cicho do cholery! No, ciekawe. O, ludzie! Czyli jednak żyją. Łatwo można go obudzić. Ludzie, oni żyją. Za dwie godziny, kiedy stężenie pestycydów spadnie poniżej krytycznego poziomu, obudzi się. Potrzebuję pojemnika z pestycydem. Jeden jest tam w środku. No dzięki. Znaleźć ten z oznaczeniem PA-400. Wywalimy skurwiela w kosmos, a potem możesz sobie brać co tylko zechcesz. Dobra, niech ci będzie. Ale czy pojemnik się nie zniszczy? Jak Stranger Things, nie? Ta jak to się nazywało? Nieustannie spryskiwać. Prawie nam się skończył PA-400. Musisz znaleźć ten pojemnik z polimerem. Jeszcze mi powiedz, żeby to będzie na czas. Tak, jasne, pojemnik. Może byś mi tak chociaż powiedział, jak wygląda. To żółty, taki jakby walec. Znajdź ten żółty pojemnik, albo będziemy w dupie. Gdzie mam znaleźć ten żółty pojemnik? To pojemnik z polimerem, majorze. Zawsze są żółte. Nie powinno być go trudno znaleźć. Ej, stworzymy co sobie... Co zatem wybieracie? Czekajcie. Oczywiście ja mam standardowo czas, nie? Dobra, to chociaż jeden sobie wytworzymy. Okej. Okay. Jakieś fajne panty? Nie wiem, po co te kompasy są, słuchajcie. Jak się z tym wychodzi? Zajebista lokacja, ale... Trochę mam obawienia. Dobra, chyba rozdukcję chyba. To jest to? Gdzie to jest? Jest ten żółty pojemnik, którego szukam? Jaja sobie robisz? Gdzieś tu powinien być mniejszy. Mam kurwa nadzieję. Tu nie jesteś. Dobra, olać, zabierzemy cały jebany zbiornik. Powinno wystarczyć, że nas nie przeszli do cyrku. Rzeczy same. No to jak to masz zamiar zrobić? Przeciągnąć to? Może najpierw fałk to? Aha, cicho, tu jest coś? Nie, czy to... Aha, dobra, to jest... Tu są jakieś windy? Ja to gdzieś będę miał przenieść może? Kurde, jest taka muza, jakby tu zaraz mnie coś miało... Coś gdzieś idzie?
Jezus, co za dźwięki tej. To by wyglądało, jakby ja bym tam miał no właśnie coś takiego zrobić. Dobra, telekineza. Użyj F, aby platformy, dobra. Nie możesz poruszać platformy, na których stoisz. Aha, no, no dobra, jest. Jest coś w tym. Gdzie ją mam przesunąć? Tak na dobrą sprawę. Bo tego nie wiem. Myślałem, że tam wskoczę, ale tam chyba nie wskoczę. Dobra. Jezus Maria. Ta luta tu jest taka, że mam wrażenie, że tu zaraz coś wyskoczy, nie? No naprawdę. A czemu ona taka jest tutaj, ta muzyka? A tu jest ziomuś. Dobra, gin. Dobra, słuchajcie, ale... Wpis numer 1, 16 kwietnia. Mutacje. Pimpek siad, zły pies! Co ja mówiłem? A, mutacje wywołane przez polimer postępują. Po miesiącu obserwacji osobnika CP388, kryptonim barszcz, zauważyłem u niego niecodzienne zachowanie. Roślina odżywia się poprzez endocytozę i wypracowała sposób na ustalenie, skąd otrzyma mieszankę składników odżywczych, dzięki czemu wyciąga w tym kierunku łodygę. Kochanie, co na obiad? No dobra, no ale o co tu chodzi? Jak ja mam to poprzenosić? Bo ja nie mam pojęcia. Ja mam tam wskoczyć? No to jeszcze mogę... się boję, że tu spadnę po prostu z tego. Aha, tu trzeba to... Dobra, no to odwrotnie. No tak czy inaczej to było dobrze. Te tory. No teraz jak... Jak poruszyć tym czymś w ogóle? No nie! Platformy elektromagnetyczne, wszędzie panele sterowania. Niezły tu mają sprzęt. Co za pojeb to wszystko wymyślił? No chyba właśnie pojeb. Tam nam się prawie udało. Dobra, musimy wejść jeszcze raz tam. Bo tam prawie nam się to udało. No dalej, bo nie mogę. No to jest ciężka misja. Ja nie lubię takich misji. Szary, jak musi myśleć, to jest spory to. Dobra.
tamtą stronę jeszcze mówię, tak? To przesunąć i to jest wszystko. Okej, okay, a tutaj co mogę zrobić? Nie, to tu... One też muszą na razie być tak, jak były. Okej. Okay. Musi to tak być. Wszystko w koło. Włącznie z nami. Włącznie? Dobra. Ja nie wiem, czy on musi w ogóle tam jechać, czy... A nie ta, a, albo tam dalej? Bo po co tam by miał jechać? A może na tą platformę musi? To z powrotem. Nie, musi tam dookoła, dobra, okej. Bo tu jest zawalone tym, dobra, okej, wiadomo o co chodzi. Okej, wiem o co chodzi, bo tu jest za ten, także nie może. Dobra, tu wlazło. Te dźwięki są przerażające. A tym gdzie się steruje? Tam doskoczę? Pewnie nie doskoczę, czekajcie. To jest na maksa. No nie, nie doskoczę tam. Aj, doskoczyłem, ale jaja. No i co teraz? Pośpieszyć. Na skwary, próbuję. Tu co jest? A ja myślałem, że coś fajnego. Nie, tu coś jest. Kolejny biedny drań. Wybrał niewłaściwą kryjówkę. Cicho! W pobliżu jest mutant, teraz nie znajdzie. Muszę lecieć. Nara. Dobra, my musimy wrócić teraz tam. Ej, Charles. Jeśli mnie zabiją, to... też czy się zablokowałem? Trupem? Będę leżeć w kącie i bełkotać ledwo zrozumiałe brednie? Trudno powiedzieć. Z jednej strony nie masz pamięci neuropolimerowej, z drugiej zaś twoje ciało przeszło znaczną polimeryzację. Czyli... tak czy nie? Za mało danych, by wyrokować. Co my robimy? Można to sprawdzić tylko w jeden sposób. Chyba podziękuję. Nie no, wleciałem w środek i... Kurde, próbuję wszystkiego już, naprawdę. No zablokował się, nie? Tekstura. No nie wierzę.
Jezus Maria, nie wierzę. Nie. Czajcie to? I z tego się nie da ani podskoczyć, ani nic. Próbuję tutaj coś. No nic, trzeba czytać grę. No. Jezus Maria, nie wierzę. To jest drugi raz taki cyrk. Dobra. Czyli tam nie idę, bo tam nie ma sensu. Okej, to latuję jeszcze raz tam. W sumie, bo teraz tamtymi trzeba to poprzesuwać. Te dźwięki tu są niepotrzebne, bo mnie tak stresują. No zrobił to. Nie wierzę, no przecież to jest chore. On nie może wejść w środek tego, nie? Ludzie, dobrze, że jest tak zapisane w miarę blisko, bo albym się na... Skurzałbym się niesamowicie. No dobra, myślałem, że też sięgnę, ale... Dobra, lecimy. Coś mnie goni? Nie, dobra. Mówię, te dźwięki są takie deprymujące, że mam wrażenie jakby... Dobra, boczkiem, boczkiem. Okej. Teraz tak. Przesuniemy, to jest na maksa tutaj przesunięte? On tego nawet nie złapie, nie? Ja muszę wskoczyć tam. Zapewne. Dobra. Cicho, to jest pode mną? A, to jest tu. Dobra. Teraz tak, jak to musi jeszcze jechać? A, pojechał tam. Aha, to zamyka, tak? No to ja raczej muszę... Raczej muszę tam. Dobra. To teraz co? Kto to w ogóle rozwalę, bo to mnie... Żeby mnie nie wkurzało. No jeźdź do przodu. To za to odpowiada? A za to co odpowiada? Idę zobaczyć, co to jest, bo... Co tu trzeba zrobić? No tu trzeba to doprowadzić, nie? Ale... A dobra, tu jeszcze jeden ziomuś jest.
panty pobrane. Te dźwięki nie napawają mnie optymizmem, te dźwięki, ale... Dobra, gdzie tu jest jeszcze jakiś sterownik? Tam jest jakiś, nie? I on odpowiada za... Tam będę musiał tym jechać, ale najpierw tym muszę tu... Co tu obraca to? Muszę poszukać, co obraca tamten jeden... A to co obraca? A to nic nie obraca, dobra. Obraca tylko. Może inne też się odwracają przy okazji, nie? Kurde, no mi jest tutaj potrzeba odwrócić, ale... Ale tego nie wiem, który odwrócić. Tamten... Najlepsze jest to, że ten odwraca to. Nie wiem dlaczego. O Jezus. Widzę tu gdzieś na sobie się wystraszyłem tego gościa. Sprawdźmy jeszcze raz, te dźwięki mnie wkurzają, naprawdę. Pójdę jeszcze raz tutaj. No nie, no nie, chwycił się, co za dziad. Kalwaryjski jeden. To żyje jeszcze tam? No chyba nie żyje, dobra. Dobra, jeszcze raz muszę dobrać. Kurw, te dźwięki mnie wkurzają. Tu jest zapis, nie? Zapisywanie danych. Czy coś mi to... Da, czy mi to nic nie da? Kurde, myślałem, że coś tu jest. Pracownie pestycydów prowadzone są...
to ogromne. Błokiego mieliby coś takiego robić? Był to nieoczekiwany rezultat śmiałego eksperymentu naukowego. Wy jajogłowi i te wasze pierdolone śmiałe eksperymenty. A tu też coś było. Dobra, zamknę drzwi. A tu dojdę do tej następnej pracowni chyba. My musimy porobić ten. A, tu nawet byłem. No, widzicie, no tutaj byłem. Szkoda, że tak to się skończyło. Nikt nie... Wybaczcie, ale muszę lecieć. Dokładnie. No tu jest stanie. Brzoza. Nie no, z tym wagonem trzeba tam ogarnąć. Chyba będzie trzeba zrobić cięcie. Dostarcz pojemnik do bramy. Teraz tylko jest taka opcja. Tu mówię, nie wiem, którym tam posterować. Najgorsze. Bo to trzeba obrócić w tę stronę. No to za to nie odpowiada, nie? No Jezus Maria. Coś tam owady było, ale... Szkoda, że tędy... No szkoda, że tego Dela nie przesunę. No kurde, dobra, jeszcze raz musimy spróbować tam wejść. A może jak... Nie wiem, no jakoś musimy tam spróbować przeskoczyć. No Jezus Maria, jak już z tego spadłem. Aha, czyli po spoku shift, dobra, okej, okay. Po wyspoku shift. Okej. Okay. No nie wierzę, no. No bo to jest jedyna szansa, że tam to jeszcze coś odwraca, ale nie wiem co. Bo czemu nam to nie odwraca w ogóle? To jest pytanie dopiero. Bo ja to bym się spodziewał, że to odwróci to.
Albo ja czegoś po prostu tutaj nie mogę dostrzec. Dobra, ja tu aż sam się wyginam. No nie, no to odwraca to. Aha. Aha, dobra, i teraz jedź. Dobra, to teraz wiem, o co chodzi, okej. Kurde, dobra, teraz odwrócimy z powrotem tamto. Dobra, szar. Jakbyś czasem pomyślał, to by się nic nie stało, nie, ale wszyscy dobrze wiemy, że myślenie nie jest tą dobrą stroną. Tym się jeszcze nie odwraca, tylko odwraca się tutaj w tym bliższym teraz. O, o właśnie tutaj. Nie, który jest od tego? Może tamten. No dobra. Spróbujmy jeszcze tym. Kurde, który jest odpowiedzialny? A może ten? Dobra. Okej, mamy to. A który odwraca tamten? Dobra, i teraz trzeba odwrócić tamten, a tamten odwraca który? Może w tamtym pomieszczeniu też jest coś, co? No jest, oczywiście, że jest. Pewno, że jest. Tu się coś zapało? Ej, tego nie widziałem. Dobra. Proszę bardzo. Dobra. Pestycydu obniżony do 4%. Sytuacja jest krytyczna. Gdzie ten pacjent z pompą? Rzucił robotę czy co? No to był dobry tekst. Poziom pestycydu obniżony do 2%. Wszyscy zginiemy! Dla mnie spoko. No i co teraz? Skrzynka. Nie no, ogólnie mogłoby nie być tych dźwięków, nie? Byłbym super zadowolony. Dobra, bo tu już są znowu te, co potrzebują. Kurde, bo myślałem, że to tu leci. Hej, na akta CIA, tu już byłem. Nie no, te dźwięki są chore, nie? Zapiszemy sobie. Zapisywanie danych. I mi się tu przepierdoliło. No dobra, ja już to mam, ale kwestia jest tego. Aha, czyli ja muszę bardziej to odwrócić, tak? Co tu się mi przypierdoliło? Dobra, chyba to mamy. Co tak kurwa długo? Udław się pestycydami, skurwiel. Dobra, przerwa na fajkę. Zaraz wybuchnie. Znaleźliście pojemnik? Skończył się PA-400! Musimy szybko coś wykombinować, inaczej podaż! Spokojnie, kolega. Żry to! Spójrz tam, oto twój pojemnik. Wiesz, jak trudno go było tam wtarabanić? Było. Kurwa, nie tak! To go nie zabije! Miałeś go wysadzić w powietrze! Cholera, to co teraz robimy? Obudził się! Trzeba podpalić polimer!
Daj papierosa! Można podpalić polimer papierosem? Tak jest! Lepiej tam... Kurwa, Max, odpaliło mu! Ludzie, co to jest? Musimy uciekać zanim... To ma oczy? Ale akcja! Co to jest? Szlak sadzonki, wstawaj! Noga mi utknęła. Strzelaj do cholery! Jest ich za dużo! Szybko! Kupuję! Jak nas dorwą, to można! Mógłbyś lepiej celować? Już prawie tu są! Wstawaj, wstawaj! Próbuję, no, próbuję! Zbiornik mi... Pomóż mi! Zdejmij to za mnie! Zbiornik mi nogę... Przypierdzielił, a on mówi, wstawaj, wstawaj. Dobra, coś to przygniecie. Pierwszony pojemnik, cóż, zawsze to coś. Zawsze coś, rzeczywiście. O kurde. Co ty nie powiesz? Wali mu pojemnikiem i tyle. To coś mogę robić? Język mu wyrwał i pasuje. To było powalone. Macie tu nic lepszego do roboty niż produkowanie wielkich. Rzeczywiście i ja bym ja bym tak zakończył. Umiejętności, eksperymenty, wyjątkowe doświadczenie. Możesz zrestartować umiejętności i na nowo przydzielić. Aha, dobra, fajnie. Jeśli znudził ci się stare umiejętności i chcesz poeksperymentować z czymś nowym, to nic kosztuje. Aha, no i fajne. Szpikowana pułapkami. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Gra się chyba zapisała, tak, prawda? Tak, ja i Pietro. No i świetnie, no i mamy koniec następnego odcinka. Dobra, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!